Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ze studia telewizji trwam w Chicago. W programie, jak my to widzimy, z daleka widać lepiej. Witam się z Państwem, ojciec Zbigniew Pieńkos. Drodzy Państwo, dzisiaj w studio gościmy przedstawicieli Narodowych Sił Zbrojnych Nowe Pokolenie. Tutaj z Chicago, pana Arkadiusza Cimocha, odpowiedzialnego za to stowarzyszenie, tę grupę. Witam serdecznie, panie Arku. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. I pan Piotr Sawczuk, również z Organizacji Narodowej Siły Zbrojnej Nowe Pokolenie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Drodzy Panowie, może kilka słów na temat Waszej organizacji, która tutaj rozwija się w Chicago i Bogu niech będą dzięki, bo nowi, młodzi ludzie dołączają. Nasza organizacja jest taką oddolną, niezależną, patriotyczną inicjatywą. Powstaliśmy pod koniec 2013 roku i przede wszystkim mamy taki program edukacyjny. Naszym celem jest rozpowszechnianie prawdziwej historii Polski, odkłamywanie prawdziwej historii Polski, która przez tyle lat była fałszowana przez komunistów i także obrona naszej świętej wiary katolickiej przed różnymi atakami, a więc dawanie świadectwa tego, że polski Kościół, w ogóle Kościół katolicki jest integralną częścią polskości, że nasza wiara, święta wiara katolicka jest drogowskazem w naszym życiu, i, I to są te podstawowe wartości, na których no, na tym fundamencie właśnie chcemy budować swoje postawy i przyjęliśmy nazwę Narodowe Siły Zbrojne, dlatego że w pierwszej kolejności chcieliśmy oddać hołd temu środowisku narodowemu, szczególnie właśnie żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, ale także temu pianowi politycznemu, który tak bardzo ucierpiał podczas II wojny światowej. I był najbardziej szkalowany w historiografii tej powojennej, w komunistycznej propagandzie, co skutkuje także do dnia dzisiejszego. Pięknie zapisali się żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, bo o nich tutaj właśnie mowa, byli naj, najliczniejszym przedstawicielem tego obozu narodowego w pierwszej i w drugiej konspiracji. Pięknie zapisali się w, właśnie w tych walkach o niepodległość, więc zostali niesłusznie. Wyrzucani na śmietnik historii, zostali także skazani na taki ostracyzm towarzyski, także na emigracji i ta nazwa Narodowe Siły Zbrojne, już sama nazwa ma być właśnie przywracaniem o nich pamięci, przywołaniem ich i usytuowaniem w tym miejscu, w tym panteonie narodowym, na który sobie zasłużyli. Natomiast właśnie nowe pokolenie to jest tak, my jesteśmy taką emanacją tego nowego pokolenia Polaków, którzy przynajmniej mówią o naszej grupie, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Właśnie ta organizacja powstała dlatego, że czujemy dumę z naszego dziedzictwa ponad tysiącletniego, utożsamiamy się, identyfikujemy się z naszym narodem. Uważamy, że my Polskę dostaliśmy jakby w depozycie od naszych ojców i tylko od nas Polaków zależy, jaką tą Polskę przekażemy kolejnym pokoleniom. I my nie utożsamiamy, w ogóle nie identyfikujemy się z tym establishmentem politycznym, zwłaszcza tym, który rządził ostatnie 8 lat w Polsce, gdzie prowadził haniebną politykę polityczną. W ogóle cała polityka była fatalna i, i trzeba dbać właśnie poprzez takie oddolne inicjatywy, trzeba dbać o dobre imię Polski i my tutaj staramy się to robić już wśród najmłodszych Polaków. Więc tak mówiąc krótko, no ten imperatyw, jaki jest, jaki nam przyświeca miłość do ojczyzny, to uczucie, to jest jedno, bo to można przeżywać indywidualnie, każdy. Natomiast zorganizować się i przekładać to, przełożyć to, przekuć to na coś pozytywnego, na czynienie dobra dla, dla jakiegoś szerszego ogółu, no to nam się udało i Bogu dziękować. Organizacja się rozwija. I myślę, że są tego coraz lepsze efekty? Czy znaczy, no, nie jest tak, że ta miłość do prawdy, do ojczyzny, no oczywiście do Boga i Kościoła też wynosi się z rodziny, no bo jeżeli człowiek wzrasta w takiej rodzinie obojętnej, gdzie w ogóle o historii się nie mówi, jeszcze nie daj Boże, jak trafi do szkoły, gdzie program historii jest obkrojony, ograniczony, no to skąd ma właśnie takie postawy przyjąć? No tak, to bezsprzecznie ta socjalizacja w tych pierwszych latach życia właśnie w rodzinie to jest podstawa, to jest, to jest grunt, z którego później e, tak naprawdę się wyrasta i albo wyrasta się w tej miłości do ojczyzny, e, do Pana Boga w wierze i albo ten system wartości jest e, taki, e, jaki powinien być, czyli chrześcijański w takiej cywilizacji zostaliśmy przecież, w takiej cywilizacji Polska się kształtowała i, i Polacy naturalnie taki system powinni przyjąć. I tak było przez, przez, przez wieki. Polacy tak byli wychowywani. Natomiast to wszystko, ta amputacja, amputacja naszej tożsamości, zaczęła się w roku 39. a później była kontynuowana przez komunistów. Ale w tych rodzinach, w których te tradycje były żywe, wiadomo, że nie było dostępu. Tak, tak, nie było takiego łatwego dostępu do, do poznawania kultury Polski, do książek, do tego wszystkiego, co, co, co wiąże się właśnie z naszą kulturą, z naszą historią, ale, ale myślę, że taka elementarna wiedza, przede wszystkim właśnie postawa życiowa, no to kształtuje się w rodzinach i, i to faktycznie no, przekazali, przekazały nam rodziny, przekazali nam rodzice, a później to już jest. Ja myślę, że człowiek, poznając, im bardziej zagłębia się w tę historię, im bardziej szuka jakichś wzorów właśnie w postawie swoich bohaterów, no bo gdzie mamy, gdzie mamy ich szukać, jak nie we własnych bohaterach narodowych, no to to, to, się, to, to się rozwija. My w naszej organizacji, naszej działalności nie traktujemy jak hobby, tylko traktujemy to jako pewnego rodzaju misję i pasję, więc no naprawdę żyjemy tymi sprawami, jesteśmy w takim z prawami Polski w takim poczuciu wdzięczności wobec Ojczyzny. Ja myślę, że to właśnie rodzina ma ogromny wpływ. Z tego co wiem, uczestniczycie bardzo czynnie w rekolekcjach, także jeśli są takie powiedzmy możliwości, to każdy studiuje o naśladowaniu Jezusa Chrystusa w życiu codziennym, a także zawierzenie się przez Maryę, Ludwika Marie Grimom ford To jest też pewien taki, że tak powiem, wyznacznik do tego, aby no, podjąć tą misję, o której Pan mówi. Tak, może nie chciałbym tutaj za dużo mówić jakby o wewnętrznych sprawach naszej organizacji. Natomiast tak jak wspomniałem, wiara jest fundamentem w ogóle tego, co robimy. My faktycznie przed każdym naszym spotkaniem odmawiamy wspólnie modlitwę, także modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych. Czytamy o naśladowaniu Chrystusa i uczestniczymy, właśnie tak jak ojciec wspomniał, w rekolekcjach. My jesteśmy na każdej mszy za ojczyznę tutaj w Chicago 10 każdego miesiąca, która odprawiana jest w Kościele Świętego Ferdynanda. No oczywiście no, Pan Bóg jest dla nas na pierwszym miejscu, to bezsprzecznie i to tak naprawdę także dla nas poprzez tą organizację każdy jakoś samodoskonali się. Naprawiamy swoje ścieżki życiowe, prostujemy te ścieżki właśnie w, wierząc i opierając się na Chrystusie, bo to jest, ludzie szukają jakiegoś antidotum na, na swoje bolączki życiowe gdzie indziej, a rozwiązanie jest proste. Tylko w Panu Bogu i w, w Panu Jezusie trzeba szukać tego rozwiązania, tego leku na, na, na swoje jakieś tam dolegliwości życiowe I tutaj u nas sprawa jest bardzo prosta. Takie Bóg, honor, ojczyzna, mimo że jest to takie teraz wyświechtane, ale, ale to przyświeca patriotom polskim. Myślę, że tak, to jest zawsze aktualne. Wspomniał Pan o tej działalności edukacyjnej. I ona również powiedzmy charakteryzuje się tym, że zapraszani jesteście do polskich szkół, aby tam poruszać te tematy historyczne. Jakie tematy wtedy są przez was poruszane? No właśnie tutaj chciałem drukujemy tę modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych, od niej rozpoczynamy w ogóle lekcje. Rozdajemy wszystkim dzieciom, wspólnie odmawiamy tę modlitwę i jakby wprowadzamy ich w, taki, w tę sferę, w ten klimat, który, który, ci żołnierze, ci obrońcy ojczyzny wtedy czuli. Jakby to, no, to jest taki początek, czy zarówno, czy jesteśmy w katolickiej szkole, czy w świeckiej, to nie ma znaczenia. I głównym tematem jest ta historia najnowsza, bo z nią jest największy problem wśród dzieci i młodzieży. Tak jak i tutaj, tak samo w Polsce, to jest, to jest najważniejsza historia. Nie chciałbym tutaj oczywiście tego jakoś nie chciałbym tego segmentować. Natomiast ta historia najnowsza skutkuje tym, co mamy dzisiaj. Dlatego te dzieci warto, żeby się dowiedziały, dlaczego znajdują się na emigracji bardzo często. To niekoniecznie ich rodzice czy dziadkowie musieli być emigracją polityczną, ale po prostu ze względów materialnych musieli wyjechać z Polski. No a dlaczego? Dlatego, że było zniewolenie komunistyczne. I zaczynamy. Lekcje, dlatego, że wiadomo, że mamy czas ograniczony, ale zaczynamy od roku 1939. Mówimy o genezie II wojny światowej. Później o fenomenalnym polskim państwie podziemnym, które nie, takiego, które nie miało sobie równych w ówczesnej okupowanej Europie. Później. Oczywiście przechodzimy do, w miarę klarownie, tłumacząc to dzieciom, do tego podziału, który nastąpił na konferencji w Jałcie, tego podziału na strefy okupacyjne Niemiec, ale także na strefy wpływów, gdzie Polska trafiła pod jarzmo Stalina, pod jarzmo komunistyczne. No, i później jakby ten temat już najważniejszy, czyli żołnierze wyklęci, czy powstanie antykomunistyczne, czyli, czyli ci, którzy bronili naszej wolności, godności w sytuacji, wzdawałoby się, beznadziejnej, i robili to dla nas. To trzeba dzieciom uświadamiać. Często pewnie także rodzice sobie nie zdają sprawy, że to jakaś tam historia, abstrakcja, co to tam miało miejsce 70 lat temu, to jakby. Tak odległy czas. No ale właśnie dzieci słuchają tego naprawdę chętnie, bo każdy przecież poszukuje takiej samoidentyfikacji, a samoidentyfikację narodu możemy odnajdujemy w historii. I często zadajemy sobie takie pytanie o tożsamość. Przynajmniej te dzieci urodzone tutaj albo wychowywane tutaj, albo już sobie zadają, albo będą zadawały sobie to pytanie o tożsamość. I warto, żeby, żeby wybrały polskość, żeby przynajmniej miały tę świadomość. Że warto być dumnym z bycia Polakiem. I jakby to przewija się przez całą, przez całą lekcję, kiedy prowadzimy te zajęcia z dziećmi, że na, Pola, na, na bycie Polakiem trzeba sobie zasłużyć. Oczywiście to mówię w takim sensie metafizycznym, że nie jest Polakiem ten, który tylko urodził się i mówi po polsku, włada tym samym językiem. To jest za mało. Że my wszyscy mamy dług. Wobec ojczyzny, że ta ojczyzna wydała wspaniałych synów i córki, że, że mieliśmy mamy świętego Jana Pawła II, że właśnie był kardynał Wyszyński, że był ojciec, że był ksiądz Jerzy, Jerzy Popiełuszko, że to byli męczennicy i, i tak samo to, że polska, że polscy żołnierze, ale także polska ludność cywilna. Czyli ogólnie społeczeństwo stawiało opór, że Polacy umiłowali sobie wolność, że to jest nieprawda, że jesteśmy nietolerancyjni, że jesteśmy jakimś zaściankiem Europy, że, że wiara katolicka to jakiś wstyd, tak jak próbują nam te postmodernistyczne trendy narzucać. To wszystko przekazujemy dzieciom i, i myślę, że, że to trafia do tych dzieci. Naprawdę one są spokojnie, w skupieniu słuchają. Nauczyciele wręcz mówią, że, że są zaskoczone postawą tych dzieci, no bo jest to taka niekonwencjonalna lekcja. My jesteśmy w mundurach, pokazujemy, pokazujemy tym dzieciom ringrafy, także mogą dotknąć. Przychodzimy czasami z naszym sztandarem, mówimy o tym, jakim, jakim szacunkiem musi się sztandar cieszyć, że to nie jest zwykły przedmiot. Także mamy kilka pamiątek, które dostaliśmy po Żołnierzach II Wojny Światowej, także o Żołnierzach II konspiracji, więc pokazujemy te medale odznaczenia. Dzieci dostają od nas także naklejki z jakimiś patriotycznymi motywami, więc to jest taka też interakcja z tymi dziećmi, jak wspomniałem, niekonwencjonalne i jest to wspaniały instrument do tego, żeby, żeby te dzieci do polskości, Zachęcić, nawet jeżeli, jeżeli tutaj zostaną, to żeby miały w sercu i były z tego dumne, skąd pochodzą. No tak. Należy wziąć również pod uwagę to, że rodzice albo już tutaj się tych dzieci urodzili. A jeżeli w Polsce, to już jest to pokolenie, które jeszcze naukę historii, taka jak ona była, miało za czasów socjalizmu, komuny, która w Polsce była, tak? koniec lat 80. czy, czy wcześniej. Oprócz tego. Również troszczycie się o to, aby pielęgnować pamięć, tak jak Pan wspomniał o żołnierzach wyklętych i także organizujecie chociażby Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który był celebrowany 1 marca. W Polsce jest obchodzony, tutaj w Chicago był 6 marca. Może słów kilka na ten temat. Tak, obchodziliśmy Dzień Żołnierzy Wyklętych 6 marca przy kościele Ferdynanda. Po mszy świętej zorganizowaliśmy pierwszy oficjalny bieg tropem wilczym. Ten bieg jest organizowany w Polsce bodajże od 4 lat. W tym roku miał około chyba 50 tysięcy uczestników. Nasz pierwszy nieoficjalny, taki, że tak powiem, na szybko, bo w tym samym czasie mieliśmy drugą akcję Polacy Polakom na kresach zgromadził około 200 osób. Jak na pierwszy, na tak na szybko myślę, że odbył się bardzo pozytywnie i. Mm, każdy z uczestników otrzymał koszulkę pamiątkową z jakimś żołnierzem wyklętym oraz medal pamiątkowy. Po, po, po samym biegu mieliśmy zorganizowany film w kaplicy o Ince. Większość ludzi bardzo pozytywnie to odebrała i już mówiła o przyszłym roku, więc myślę, że bardzo pozytywny odzysk tego wszystkiego. No tak, te Ja to tak, ja, w kwestii uzupełnienia, że także apel poległych. E, zawsze przy okazji tej rocznicy, ale także przy innych o, o, o jakiś rocznicowych obchodach, które organizujemy, e, zawsze odczytany jest apel poległych. No i były, była prezentacja wystaw e, o, dotyczącą tematu żołnierzy wyklętych. No była wystawa zatytułowana Tropem Wilczym e, i wystawa Ostatni obrońcy Kresów Wschodnich, a także to, co własnym sumptem Dzięki naszemu koledze, który jest uzdolniony, jest grafikiem i sami, po prostu, także takie plansze z wizerunkami żołnierzy wyklętych tworzymy, później drukujemy, i one także w tej ekspozycji się znalazły. Więc oprócz tego biegu, filmu, była także piękna wystawy. Te wystawy również są prezentowane w czasie, kiedy modlimy się za ojczyznę, po mszy świętej w kościele świętego Ferdynanda. Jakie są oddźwięki tych, którzy je oglądają, jak obserwujecie z boku? Czy to ludzi młodych, czy starszych? Ja może podam przykład. Kiedyś właśnie byliśmy w szkole, w polskiej szkole i była właśnie wystawa Żołnierzy Wyklętych. I byłem świadkiem, jak małe dziecko z rodzicem pokazało palce na jedną tablicę, gdzie była Inka i mówiąc do ojca, tato to jest Inka. I jak widać, dużo zależy od rodziców, czego uczą w domu, I, ale no, to, co widziałem, to coś wspaniałego po prostu. No tak właśnie, że możemy zobaczyć te twarze, zobaczyć umundurowanie tych żołnierzy, ich prezencję no, w porównaniu do tych band komunistycznych do tych, no, nazwę to niech będzie twarzy, e, tych twarzy komunistycznych, no to mamy teraz porównanie. To jest pięknie, że można zobaczyć jak oni, jaki był szyk, e, jak dbali o swój wizerunek, każdy miał ryngraf e, z Matką Boską na piersi, e, więc znowu, znowu manifestacja wiary. Znowu ta, ta polskość, i znowu integralna część katolicyzmu, poszanowanie własności, umiłowanie właśnie własności prywatnej, rodziny. No, to jest widać, że ludzie zatrzymując się przy takich wystawach, to jest chwila refleksji na pewno. To jest właśnie ten jeden z tych sposobów tego naszego programu edukacyjnego, gdzie, gdzie nie tylko do młodych ludzi trafiamy, ale także właśnie przy okazji mszy za ojczyznę. Czy także w ramach tej zbiórki, o której kolega zaraz Piotrek powie więcej, Polacy w Chicago, Polakom na kresach, prezentowaliśmy wystawę Rzeczpospolita Utracona. Jest to wystawa w pełni przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej i tutaj zostawiona do dyspozycji w kościele Świętego Ferdynanda. I także w zeszłym roku prezentowaliśmy wystawę dotyczącą rzezi Wołyńskiej przy okazji tej zbiórki. No więc jest tego trochę, na pewno będziemy poszerzali nasz asortyment i mamy tylko nadzieję, żeby jak najwięcej szkół z tego korzystało, bo to cały czas jest do dyspozycji. Pan Piotr już to wspomniał, pan również to przypomniał, że organizowana była ta zbiórka Chicago czy Polonia, Polacy żyjący w Chicago, Polakom, którzy pozostali na kresach. Jak ta inicjatywa się zrodziła? Co wpłynęło właśnie na ten pomysł, żeby. Taką pomoc, i może słów kilka, w jakim zakresie tutaj organizować. Czy znaczy, sam pomysł został zaczerpnięty od kibiców w Polsce? Jak, bo jak wiemy, od, od kilku lat kibice w Polsce właśnie organizują się i pomagają Polakom na kresach. Więc w tym roku mieliśmy już, chyba już druga nasza akcja Polacy w Chicago, Polakom na kresach. W tamtym roku. Zebraliśmy ponad 6000 dolarów i około 50 paczek. W tym roku jest efekt dużo lepszy. już Mamy już 16000 dolarów i 34, ale bardzo dużo paczki, więc Polacy nie zawiedli. Nasza akcja była organizowana w kościołach, bodajże w pięciu kościołach. Co niedzielę w innym. I w chwili obecnej jesteśmy w punkcie logistycznym, w trakcie praktycznie wysyłki tego wszystkiego. Yy, większość trafi albo yy, dolwowa, Lwowa, część trafi na Białoruś. Nasza lista zapotrzebowań tak naprawdę się ciągle poszerza, bo, bo skala pomocy jest naprawdę jest bardzo duża i, i nasz, nasz, myślę, że za rok będzie jeszcze lepsza akcja. W sensie zbierzemy więcej pieniędzy niż, niż, niż w tym roku. Więc myślę, że. Że będzie wszystko coraz lepiej wyglądało. A jak chodzi o znajdowanie tych Polaków, którzy na kresach pozostali, wiemy, że organizowany jest z polski rajd katyński, motocykliści jadą, spotykają się tam z Polakami w różnych miasteczkach, wioskach. Czy macie właśnie jakieś informacje, jakaś wymiana następuje, adresów, żeby właśnie do tych najbardziej potrzebujących dotrzeć? Tak, albo yy czerpiemy część adresów właśnie od kibiców w Polsce, którzy mają, od X kilku lat jeżdżą w danym miejscu tam na kresach i po prostu zapożyczamy te adresy i tak trafiają w te same miejsca, ewentualnie jeszcze Polacy, którzy mieszkają na miejscu sami nam podają adresy, gdzie możemy się trafić, gdzie możemy pomóc w danym miejscu konkretnym. A tak, no nawiązaliśmy kontakt z Marysią Pysz, która prowadzi Radio Lwów. Właśnie jakby ona Pomaga nam w rozdysponowaniu tych pieniędzy, w dystrybucji tego tam już na miejscu. Tutaj pomysłodawcą tej zbiórki Polacy w Chicago, Polakom na Kresach był Piotrek, ale przez skromność o tym nie wspomniał, gdyż no, on jako, jako kibic w Polsce angażował się w takie akcje charytatywne. No, od razu podjęliśmy ten temat. I teraz, właśnie dzięki, dzięki kibicom resowi Rzeszów wyślemy te paczki na Ukrainę. Na tereny dzisiejszej Ukrainy, a część, część pieniędzy przekazujemy właśnie na ręce Marysi Pysz, która tam wie, które rodziny są najbardziej potrzebujące jest tam na miejscu, jest zaangażowana społecznie, wie, które rodziny są najbardziej potrzebujące, które organizacje, także takie kulturalne, bo on też przecież to trzeba wspierać. No To jest oczywiście kropla w morzu potrzeb, ale w naszym statucie i w naszych założeniach jest także stanie na straży pamięci kresowej. To też jest bardzo ważne. Ten program także będziemy z dziećmi pewnie przerabiali w najbliższych latach. Będziemy kładli nacisk na właśnie na te utracone kresy wschodnie. No i to się właśnie, ta zbiórka mieści się w tym, w tym staniu na straży i pamiętaniu o Polakach, którzy przecież zostali poza granicami Polski. Nigdy z niej nie wyjeżdżając w efekcie, w wyniku II wojny światowej i oderwania przez Związek Sowiecki Kresów. Ja myślę, że też inne organizacje czy stowarzyszenia mogą brać przykład do naśladowania, a nade wszystko chyba trzeba to najmłodsze pokolenie tych dzieci ze szkoły podstawowej już właśnie uczyć i wyczulać na to, że tutaj w Ameryce wam nic nie brakuje. Może jest tylko kapryszenie, że mam stary telefon, bo jakiegoś iPhone'a już jest nowy model, a tymczasem można pokazać jak dzieci czy, czy młodzież żyje tam właśnie, no, szczególnie z tych polskich rodzin. No tak, to nas nie, wcale nie musi kosztować takiego wiel tak wiele, a tam naprawdę można e, bardzo dużo pomóc. No, tak naprawdę niewielkim jakimś mm, od, 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 odjęciem sobie czegoś od ust w takim sensie, tak w cudzysłowie oczywiście ale naprawdę Polacy nie zawodzą, to jest znowu taki powód dla dumy dla nas, to jest chluba, że nie chciałbym tutaj znowu jakichś jakich kategorii wprowadzać, ale, ale my na, na tle innych, to my naprawdę potrafimy się mobilizować I jest ta wrażliwość serca, Polacy myślę zawsze to w sobie mieli I tacy po prostu jesteśmy, czy, 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 czy to są zbiórki przy kościołach, czy jakiekolwiek akcje charytatywne, przecież nie tylko my prowadzimy taką, taką akcję tutaj w Chicago, to naprawdę z tego co słyszę, z tego co się orientuję, no to wszyscy się spotykają z takim pozytywnym odzewem. I, i, i dzieci, nawet, nawet ci rodzice, którzy, którzy może nie zajmują jakoś się tym tematem historii Polski, ale, ale takie jakieś podstawowe wartości, że trzeba dbać o tym, którym się gorzej powiodło, albo nie wiedzie, albo znajdzie się w takiej czy innej sytuacji materialnej i jest im gorzej niż nam, należy pomagać. Ja myślę, że to jest właśnie ten polski system wartości, o którym mówimy. A czy można już mówić o planach na przyszłość? No mamy już maj, niedługo wakacje. Czy planujecie jeszcze jakieś akcje? A czy Zazwyczaj nie chcemy zdradzać, co planujemy. Myślę, że w najbliższym czasie możemy tylko zdradzić, że jak co roku w sumie wybieramy się do Pensylwanii, do, do Lechstown, do polskiej tam katedry, a z akcji, no mówię, nie chcę zdradzać, co, co się oczekuje, że tak powiem. No tak, no, jak co roku tak sobie żeśmy postanowili, że będziemy odwiedzali Polską Częstochowę, tam jesteśmy jakby w takiej swoistej sztafecie pokoleń, dlatego że tam już weterani, którzy zawsze przyjeżdżali, czy z okolic New Jersey, Nowego Jorku i z Chicago, to byli weterani II wojny światowej, kombatanci, zawsze byli ze swoim, ze swoim sztandarem. My ich jakby w naturalny sposób zastąpiliśmy. Oczywiście zachowując wszelkie proporcje, my nie porównujemy się do tych ludzi, tylko no, próbujemy do nich nawiązywać. Tak nie umawiając się po prostu w tym, w tym roku, kiedy oni pierwszy raz nie przyjechali, my żeśmy przyjechali z naszym sztandarem i, i tam po namowach ojca Bartłomieja, który tam jest, znaczy specjalnie nie musiał nas namawiać, tak, uz, tak uzgodniliśmy, że będziemy tam przyjeżdżać co roku. A także w tak, tak najbliższe, nasze najbliższe plany no to są na pewno organizowanie uroczystości rocznicowych. To też jest bardzo ważne, z tego nie rezygnujemy. To właśnie jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, to jest rocznica mordu zbrodni katyńskiej, tragedii smoleńskiej. Przynajmniej będziemy w takich inicjatywach pomagać. To jest rocznica Powstania Warszawskiego, później rocznica utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych, Dzień, Dzień Niepodległości. No i kilka takich. Jeszcze po mniejszych wydarzeń, ale, ale z, także zawsze jesteśmy 10. Tak jak wspomniałem, nam przez ojczyznę, więc jakby z tego rytmu nie wypadamy tam. Organizujemy albo jakąś wystawę, albo wyświetlamy film w porozumieniu z Księdzem Proboszczem. Więc cały czas na pewno na pewno coś działamy. Tak, no bo praktycznie chyba nie ma miesiąca, żeby jakieś patriotyczne. Święto, czy, czy jakiś jubileusz, jakieś wspomnienie nie miało miejsca, bo jednak te losy Polski są bardzo tragiczne. No ale Bogu dzięki, że są tacy ludzie, którzy chcą tę pamięć pielęgnować. No tak, tu właśnie chciałem powiedzieć nam o żołnierzach wyklętych trochę rozwinąć ten temat. Dlatego są nam najbliżsi, bo. To byli rycerze, rycerze najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a dlatego, że możemy jeszcze rozmawiać z wdowami po tych żołnierzach drugiej konspiracji właśnie powstańców antykomunistycznych, niektórzy z nich jeszcze żyją, też na nasze zaproszenie w zeszłym roku był pan podporucznik Henryk Atemborski, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, więc to także jest jakby w naszych, naszych wpisuje się w naszą działalność takie zapraszanie kogoś, ludzi z autorytetem, czy to historyków, czy, czy tak jak właśnie takiej zacnej osoby jak kombatant, pan porucznik Henryk Temborski. Przede wszystkim, dlaczego jest taki kult dziś żołnierzy wyklętych? Oni nie zostali, to nie zostało narzucone odgórnie, ani politycznie, ani przez żadną partię wyrugowane całkowicie z edukacji, a mimo to instynktownie patrioci sami jakby Odnaleźli te wzorce w postawach tych żołnierzy, żołnierzy wyklętych. I to jest naprawdę fenomenalne zjawisko, że to się tak odrodziło w Polsce zupełnie, zupełnie oddolnie. Dzięki oczywiście ogromnej pracy niektórych historyków czy Instytutu Pamięci Narodowej, którzy w mozole te archiwa. Musieli przekopywać, które przez tyle lat były niedostępne. Ci ludzie w ogóle do 1989 roku nie mogli się bronić. Dopiero częściowa rehabilitacja nastąpiła po roku 89, a trzeba pamiętać, że do 1947 roku to było powstanie antykomunistyczne, które liczyło około 180 tysięcy ludzi czy, czy partyzantów w lasach, czy ludzi, którzy po prostu byli w środkach konspiracyjnych, a więc ogromna część z nas ma po prostu powiązania rodzinne, ale tak bestialsko mordowani, katowani, wrzucani do dołów śmierci, e, opluwani przez lata, bo mało było komunistom eksterminować ich fizycznie, to jeszcze chcieli ich całkowicie wymazać z naszej pamięci, chcieli ich obrzydzić. E, szczególnie żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, ale oczywiście wszystkich żołnierzy wyklętych, wszystkich powstańców antykomunistycznych traktowali w sposób okrutny. I my po prostu w naturalny sposób upominamy się o nich, no, przywracamy o nich pamięć. Tak należną im i no to są po prostu fenomenalne, fenomenalne postacie, postaci, na których, na których my, młodzi ludzie, chcemy się wzorować, no bo to jest po prostu fenomen ich niezłomności. My w ogóle jesteśmy narodem niezłomnym, walczącym zawsze o wolność. A oni w sytuacji beznadziejnej, gdzie, gdzie taka przewaga była sił sowieckich, bo to też warto zaznaczyć, że to nie było żadna wojna domowa, jak niektórzy starają się wtłaczać w głowy e, poprzez jaką lewacką propagandę, tylko to był najeźdźca zewnętrzny. To były po prostu e, ludzie instalowani przez Moskwę, komuniści instalowani przez Moskwę na, 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 terenie, na terenie Polski, którą nazwali sobie Polska Ludowa. I, I dzisiaj żołnierze wyklęci wciąż są wyklęci, dlatego że są środowiska, które, które opluwają. Żołnierzy, żołnierzy podziemia niepodległościowego, dlatego że oni odbierają im legitymację po prostu, no bo skoro oni są bohaterami, no to znaczy, że tamci byli kolaborantami do roku 1989, to trzeba jasno powiedzieć, komuniści byli kolaborantami i spadkobiercami morderców, a, a często także partyjni byli po prostu powiązani rodzinnie, więc to jest wciąż zagrożenie i, i to, to trzeba mocno, mocno się o nich upominać. Panowie, bardzo dziękuję za wizytę w studio, za to świadectwo, świadectwo Waszej miłości do Ojczyzny, do historii i szczególnie za tę pamięć o właśnie żołnierzach wyklętych i o tych wszystkich, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję, bóg zapłać. Drodzy Państwo, dziś w studio gościliśmy przedstawicieli Organizacji Narodowe Siły Zbrojne, Nowe Pokolenie, pa, pana Arkadiusza Cimocha oraz pana Piotra Sawczuka. Chicago. Ja z Państwem już się żegnam. Życzę wszystkiego co najlepsze. Szczęść Boże.